Dzień dobry pisarze, z tej strony Natalia i zapraszam Was na nowy odcinek na tym kanale. Jesteśmy na etapie i podsumowań, i też planów na nowy rok. Już tydzień temu podsumowaliśmy sobie 2023. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to odsyłam Was tutaj. Natomiast dzisiaj zapraszam Was do filmu, w którym opowiem Wam o moich planach na 2024. Jak w tamtym roku, również i w tym, chcę wyznaczyć sobie takie słowo klucz. Słowo klucz, które będzie mi towarzyszyło przez cały ten rok. Będę chciała kierować swoje życie właśnie tą ścieżką. Ścieżką, którą wyznaczy mi niejako to słowo. To jest tak zwana, no, w języku angielskim tradycja one little word. Tradycja, może dużo powiedziane, ale jest to swego rodzaju forma dbania o nawyki i w tamtym roku moim one little word, czyli jednym malutkim słowem, było słowo dbanie, które naprawdę było dla mnie mega istotne. W tym roku natomiast tym słowem będzie marzenie, albo nawet marzenia. Bo czemu się ograniczać tylko do jednego? W tym roku to będą marzenia. Dlaczego takie słowo? Ponieważ chcę, żeby 2024 rok był rokiem spełnienia właśnie tych moich marzeń. Nie określam ich konkretnie, nie daję sobie celów liczbowych, nie daję sobie konkretnych, nie wiem, dat, do kiedy mam to spełnić, do kiedy mam osiągnąć tamto. Nie. Często te marzenia, o których ja myślę, które mam, nie są marzeniami, które da się spełnić w rok. I to by było po prostu nierealne, gdybym w ten sposób do tego podeszła. Czasem po prostu potrzeba trochę więcej czasu i chcę sobie dać ten czas. Nie chcę narzucać na siebie zbyt dużej presji. Dlatego też myślę, że to słowo będzie takim moim kierunkowskazem na drodze, ale nie do końca tą finalną destynacją. Czyli chcę, żeby moje marzenia kierowały mnie w tym roku, pomagały mi wybrać tę drogę, którą chciałabym podążać, dały mi odwagę na przede wszystkim zmierzenie się ze zmianami, które się z tym wiążą, bo jednak no nie ukrywam, że jeżeli pójdę tą drogą, to czeka mnie naprawdę dużo zmian i w sumie chyba chcę to zrobić. Więc niektóre z tych marzeń może uda mi się spełnić w tym roku, niektóre może nawet, nie wiem, nie zostaną spełnione albo zostaną spełnione w połowie. Natomiast dla mnie istotniejsze będzie to, że pójdę tą drogą, którą one mi wskażą. I będzie ważny dla mnie sam proces, a nie cel, nie ta ostateczna destynacja, jak już mówiłam. Czasami ważniejsze jest podjęcie próby niż nie zrobienie żadnego kroku w tym kierunku, myśląc wyłącznie o tym, że ten nasz cel jest po prostu za daleko. Więc w tym roku, w 2024, chcę malutkimi kroczkami zmierzać do spełnienia swoich marzeń. Taki ogólny wstęp wydaje mi się, że jest bardzo odpowiedni i nastraja mnie pozytywnie do nowego roku, a o to przede wszystkim chodzi. Teraz chciałabym Wam przedstawić taką wizualizację. Jest ona dość obszerna, jak zapewne widzicie w tym momencie. I tak szczerze, trudno mi tutaj opisać to wszystko. Zapewne każdy z tych obrazków co nieco Wam może powiedzieć o tym, jak planuję swoje życie w przyszłym roku. Jest to taka tablica, którą chcę mieć blisko siebie, żeby ją codziennie widzieć, żeby przypominać sobie o tym, jakie mam właśnie te marzenia, do czego chcę przede wszystkim dążyć. A zatem mamy już One Little World, mamy już tablicę taką wizualną przyszłego roku, więc mamy takie zrobione podstawy już i przejdźmy teraz do moich planów szczegółowych na 2024. Zaczniemy trochę ogólnie, bo mam w planach napisać, podobnie jak rok temu, nie stawiam sobie takich dużych wymagań. Znaczy, to już są duże wymagania, w sensie chcę napisać jedną bądź dwie książki, natomiast mam tę świadomość, że muszę dokończyć horror Young Adult, to jest też w moich planach. Ogólnie o tych moich pomysłach będziemy jeszcze tutaj mówić. Na pewno coś będę pisała w wakacje, tak jak ostatnio. Na pewno będę pisała coś na nano, o tych moich wyzwaniach też będziemy musieli troszeczkę pogadać, więc jakby logicznie rzecz ujmując, jestem przekonana, że jestem w stanie napisać dwie książki w rok i nie chcę stawiać sobie o wiele większych wymagań, bo chcę robić po prostu tę normę, którą jestem w stanie w tym momencie w swoim życiu zrobić i chcę się zmotywować też takim właśnie taką myślą, że mam na to czas. Mam na to czas, jestem w stanie w tym roku napisać 2 książki i tyle mi wystarczy, nie muszę tutaj wychodzić ponad szereg i mówić, w tym roku napiszę 6 książek. Nie, bo nie o to chodzi. Musimy podejść do tego oczywiście racjonalnie i swoje cele na 2024 rok chcę właśnie racjonalnie przedstawić. Oprócz pisania mam też w planach wydanie książek. Na razie pewna jest 1 książka w 2024 roku, natomiast być może uda się jeszcze 1, 2, jeżeli dobrze pójdzie. Wszystko na razie jest, wiecie, do przegadania, jeszcze nie do końca ja sama wiem, jak ten rynek wydawniczy tutaj będzie działał w przyszłym roku, jak te plany wydawnicze u moich wydawców będą wyglądały, więc na razie jestem na etapie dogadywania się o to i wstępnie na razie właśnie wiem, pewna jestem 1 książki. To mogę Wam obiecać. I teraz wspominałam o tych książkach i to nie do końca jest plan na przyszły rok, tylko pokazanie, że mam z czego wybierać. Wspomniałam o horrorze Young Adult, który jest dość ciekawą historią, praktycznie skończoną. Została mi końcówka powieści do napisania. Ja ją pisałam w lipcu i sierpniu w 2023 roku, natomiast porzuciłam ją, totalnie mi się rozjechał koniec, nie planowałam tej powieści, więc wiem, że na pewno na początku roku 2024 będę chciała wrócić do tej historii, napisać ją od nowa, znaczy w sensie napisać jej końcówkę od nowa, ale muszę, jest to związane z tym, że muszę ją przejrzeć od nowa. Muszę spróbować jakoś ponownie ją zaplanować, stworzyć szkielet, budowę, która pozwoli mi potem właśnie tę końcówkę stworzyć, dokończyć, żebym miała taką spójną wizję i po napisaniu ostatniej kropki, żebym miała taką myśl, że wszystko się trzyma kupy. To jest mój pierwszy cel książkowy w 2024 roku, czyli właśnie naprawić ten horror i jakoś go skleić tak w całość. Oprócz tego jestem już pewna, że jeszcze przed tym horrorem muszę zająć się poprawkami do projektu M. Jest to historia fantastyczna, jest to Young Adult, ja pisałam tę książkę na NaNoWriMo i kończyłam ją w grudniu, więc listopad, grudzień to była właśnie pieśń grecka, mitologii greckiej można powiedzieć. I na razie w święta dałam sobie spokój, chyba potrzebowałam takiego odpoczynku i totalnego resetu, więc czasami tam zerkam do tego pliku i poprawiam rozdział na przykład, czy tam 2, ale podchodzę do tego troszeczkę tak, wiecie, na spokojnie. Muszę przeczytać tę książkę jeszcze raz, poprawić to, co mam poprawić. Mam kilka tam notatek zostawionych dla siebie, żeby po prostu po nowym roku ta książka była tak już finalnie gotowa do wysyłki, takiej pełnej wysyłki do wydawcy. Trochę nie po kolei to zrobiłam, ale cóż, czyli najpierw projekt M, dopiero potem poprawki i kończenie horroru Young Adult. A teraz przejdziemy do książek, które wiem, że chciałabym napisać. Pierwszą taką książką jest 2. część Zagraj dla mnie. Jak czytaliście już tę książkę, to na pewno wiecie, że kończy się ona w takim momencie, że aż się prosi o ciąg dalszy. I ja mam zaplanowane mniej więcej, jak będzie wyglądała ta 2. część. Trzeba tylko znaleźć czas, żeby ją napisać. Podobnie rzecz się ma z projektem M i chciałabym znaleźć czas na napisanie 2. części tego projektu. Zarówno Zagraj dla mnie, jak i właśnie projekt M to są dylogie, czyli mają 2 części. I to są właściwie moje chyba jedne dylogie. Nie planowałam nigdy trylogii. W sensie odeszłam od tego i przeszłam bardziej w jednotomówki, o wiele lepiej się spełniałam w tych jednotomówkach, ale próbuję coś innego, zobaczymy, czy te 2 dylogie będą miały rację bytu. Ale za to mam jeszcze jedną jednotomówkę z tego, co chyba planowałam. Nie wiem, na razie ten pomysł jest w fazie planowania bardziej niż pisania. Jeżeli chodzi o projekt D, o tym wspominałam, jest to projekt też Young Adult, jest to taki obyczaj paranormalny z demonem w grze, już wspominałam Wam o tym na Instagramie, więc jeżeli nie obserwujecie, bo tam czasami znajdują się jakieś smaczki, to warto, więc zajrzyjcie do opisu i tam znajdziecie wszystkie linki do moich mediów społecznościowych. I ten projekt D też mi gdzieś tam krąży po głowie. On jest totalnie w fazie planowania, więc nim na razie się nie przejmuję, ale wydaje mi się, że może być bardzo interesującym projektem. Jest jeszcze jedna książka, Young Adult, ona jest typowo taka obyczajowa i na razie jest daleko, daleko ode mnie, ale gdzieś ten pomysł, można powiedzieć, że w mojej głowie się tak czy tak znajduje. Więc tych projektów jest trochę. Ale nie wychodząc jeszcze z tych pisarskich moich działań, to w tym roku szykują się naprawdę super projekty, wyzwania. Zaczynamy oczywiście w styczniu od Rozpisz się na Nowy Rok. Jest to już trzecia edycja tego wyzwania. Będzie ona polegała na przede wszystkim pisaniu krótkich historii na podstawie promptów. Być może te prompty zmotywują Was do stworzenia jakiejś dłuższej historii. Być może na podstawie tych promptów powstanie jakaś nowa książka. Już się tak zdarzało, że te pomysły rozwijały się w dłuższe historie. Natomiast jest to wyzwanie dość luźne, które będzie polegało na tym, że w poniedziałki będę po prostu wrzucała Wam filmik z danym promptem, no i na podstawie niego będziecie mieć tydzień, żeby napisać taką krótką historię. Będziecie mogli ją udostępnić oczywiście na przykład na, no nie wiem, na Instagramie czy gdzie indziej, żeby mogła się z nią zapoznać. W tym roku nie będzie warstwy graficznej, a będą to prompty tekstowe, ale wydaje mi się, że bardzo interesujące i nie będzie to gorsze wyzwania od tych poprzednich, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział. Oprócz tego będę chciała wziąć udział w kwietniowym kampie NaNoWriMo. Jeżeli nie wiecie, czym jest kamp, to odsyłam Was do tego filmu. Natomiast lipiec, sierpień ponownie wita w progach letnie pisanie. To będzie druga edycja tego wyzwania. Pierwsza naprawdę była bardzo udana i w tym roku też planuję bardzo mocne rozpoczęcie tego wyzwania. Na razie nic nie zdradzam, ale już nie mogę się doczekać lata. Naprawdę nie mogę się doczekać. No i ostatnie wyzwanie, które no, nikt nie myślał chyba, że nie będzie go tutaj w tych moich planach, czyli na pewno w przyszłym roku wezmę udział w NaNoWriMo w listopadzie, czyli w tym najważniejszym wyzwaniu pisarskim na całym świecie. Oprócz tego taka moja prywata tutaj wpadnie, natomiast w sierpniu biorę ślub, więc ogólnie przygotowania do ślubu zawładną przynajmniej tą pierwszą połową roku, aż do sierpnia będzie to na pewno taką częścią bardzo istotną w moim życiu, więc bardzo się cieszę, że to na ten rok przypadło, tym bardziej, że nasz przyjaciel z gimnazjum, właściwie z podstawówki już, bierze ślub miesiąc wcześniej, więc też no, ten 2024 rok ogólnie będzie dla nas bardzo istotny i te wakacje w 2024 roku będą dla nas istotne. Dużo się będzie działo, więc te letnie pisanie może być też dla mnie wyzwaniem w tym roku, to prawda, tak sobie pomyślałam teraz o tym, ale co tam, damy radę. I jeśli chodzi o jeszcze tą sferę pisarsko-książkową, to zapisałam sobie targi książki, na które chciałabym się udać w tym roku i zapisałam sobie, chyba najpierw jest Poznań, bo zapisałam sobie najpierw warszawskie targi książki, ale najpierw jest Poznań, potem dopiero warszawskie targi książki. W wakacje chyba są gdańskie, ale boję się, że mi się to zestawi jakoś ze ślubem, bo to chyba też był sierpień, tak mi się wydaje, więc jeszcze nie wiem, czy ten Gdańsk by się udał, natomiast fajnie by było pojechać do Poznania, bo nigdy nie byłam na tych targach, właśnie tutaj Gdańsk, to też będą dla mnie pierwsze te targi, no ale of course muszą być krakowskie targi książki, oprócz tego w październiku, pod koniec października, no to jest obowiązkowy punkt, podobnie jak Nano w każdym roku moim, jaki jest, więc jeżeli już odtwarzacie ten film i słyszycie dzień dobry, tutaj Natalia, to wiecie, co zaraz powiem, czyli targi w Krakowie i NaNoWriMo. Podstawa. Bez tego nie ma roku, po prostu. Jakby nie wiem, co by się stało, gdybym tych dwóch wydarzeń nie zrealizowała. To musiałoby się coś naprawdę, nie wiem, ważnego stać, żeby się to nie udało. Więc ogólnie, jeżeli mówimy o targach, to chciałabym po prostu być częściej na targach jako autorka i to jest takie moje mini marzenie na ten przyszły rok, żeby częściej się pojawiać, żeby może te spotkania autorskie były jakieś właśnie częstsze. Zobaczymy, dogadam się z moimi wydawcami, być może uda się nam to zrealizować. No, okaże się. Oprócz tego moim planem na ten rok jest przeczytanie 42 książek. Ja sobie zapisałam w moich planach tutaj, że to będzie 50 książek, ale moim zdaniem to jest nie do wykonania, a jak mówiłam w ostatnim filmie z podsumowania roku, nie będę sobie takiej chorej presji na siebie nakładała, więc 42 Czyli no to nam daje, że 2 książki na miesiąc i to jest do zrobienia i to jest takie, wiecie, że jestem spokojna o siebie i nie muszę się martwić i to czytanie nie będzie, wiecie, na akord, tylko no takie chcę się po prostu zmotywować, żeby te książki były w moim życiu. Chcę też nastawić się na to, żeby te papierowe książki były i już teraz na Instagramie czy na Threads, tak się to mówi? Na tej nowej aplikacji, która jest jak Twitter, czy X teraz, Boże Święty, no nie nadążam. Tam i na Instagramie dałam Wam ankietę do wyboru i już na styczeń mam wybrane aż 2 książki, The Inheritance Games i Mexican Gothic. Natomiast kończę jeszcze Necroveta, być może uda mi się w tym roku go skończyć, a jak nie, to w przyszłym. 2 oczywiście. No i mam jakby plany, żeby właśnie dawać Wam też wybór do tego, co w konkretnym miesiącu będę takiego czytać, nadrabiać będę te oczywiście zaległości papierowe, które mam, a mam ich sporo, więc nie ukrywam, że na pewno to będzie dla mnie takim priorytetem, żeby ten papier pojawił się u mnie częściej, ale nie ukrywam, że na pewno tutaj audiobooki też będą wpadać, najczęściej gdy jadę do pracy przykładowo, gdy sprzątam, to ten audiobook się pojawia i z tym jakby z pomocą przychodzi do mnie wtedy Legimi, które no wydaje mi się, że na przyszły rok ten abonament nadal oczywiście będę mieć. W planach na 2024 rok mam również rozwój tego kanału i trzymam kciuki, żeby udało nam się na przykład na początku roku wbić 4000 subskrypcji, bo już naprawdę niewiele nam do tego brakuje i chciałabym, żeby ten kanał jak najbardziej się rozwijał. Chciałabym, żebyście z chęcią na niego przychodzili, wiedzieli, kiedy konkretnie pojawi się dana produkcja, dany film i chciałabym, żeby ten content był dla Was coraz lepszy, żeby oprócz tych vlogów takich stricte pisarskich, oprócz też takich materiałów merytorycznych, tego mięsa pisarskiego pojawiały się też inne treści, które będą dla Was ciekawą rozrywką, ale oczywiście tematycznie związane są z książkami czy z pisarstwem, więc o to chcę zadbać, żeby troszeczkę w tym roku pokazać, że pisarstwem da się bawić. Jestem przede wszystkim osobą, która chce motywować nie tylko młodszych, ale i starszych do pisania, do tworzenia, do bawienia się przede wszystkim słowem i chcę, żeby to był taki nadrzędny cel tego kanału na 2024 rok. Jeżeli chodzi o mój kącik pisarski, to szczerze już powiem, nienawidzę, wiem to mocne słowa, ale nienawidzę tego biurka. Mam wrażenie, że przestało to dla mnie zupełnie działać. I marzy mi się, żeby udało mi się w tym roku stworzyć nowy kącik pisarski, który będzie dla mnie, wiecie, taką przestrzenią, że ja siadam tam i czuję po prostu już napływającą inspirację. Tu jestem przytłoczona wszystkim, mam wrażenie, mam za dużo rzeczy. Chyba okazuje się, no poznałam siebie z tej strony zbierackiej i próbuję z tym walczyć. Natomiast nie wiem, czy w tym pokoju mi się to uda, czy już w innym miejscu uda mi się stworzyć taki kącik, natomiast na pewno już Wam wspominałam o tym elektrycznym biurku, o którym marzę, przy którym mogę sobie stać, przy którym mogę sobie chodzić na bieżni, przy którym mogę właśnie tak fajnie sobie popisać i marzy mi się takie, wiecie, białe, klasyczne biureczko, tutaj czarne elementy się pojawią, no więc jakby mam gdzieś tam swoje marzenia dotyczące tego, jakby wyglądała ta moja przestrzeń pisarska i być może w tym roku uda mi się taką ukształtować, taką stworzyć, więc trzymajcie za to kciuki. Na pewno dostrzegliście, albo może nie wiem, na tym wizualnym przedstawieniu mojego przyszłego roku pojawiła się jedna fotografia, która przedstawiała ludzi na wrotkach i moim planem na przyszły rok jest rozwijanie właśnie tej pasji wrotkarskiej, więc wrotki są moim priorytetem, jeżeli chodzi o hobby takie no, po części fizyczne. Natomiast to też łączy się z drugim punktem, ponieważ chcę w przyszłym roku ponownie dbać o siebie pod względem psychicznym i oczywiście fizycznym. Zdrowe jedzenie, zdrowa dieta, ćwiczenia, zapewne to będą ćwiczenia na siłowni, ponieważ ponownie się wkręciłam w siłownię w tym roku, już treningi w domu tak mi nie sprawiają takiej frajdy, satysfakcji, więc muszę tutaj podejść do tego tematu inaczej, wykupić karnet chyba na przyszły rok, tak chyba się najlepiej opłaca, no ale zobaczymy, jak to się jeszcze rozwinie. Tak jak mówię, to dbanie, o które dbałam w tamtym roku, zostaje ze mną i w tym, chociaż zostaje ono oczywiście nadbudowane jeszcze tą myślą o marzeniach, tym moim nowym One Little World, o które no muszę zadbać. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje plany na nowy rok się Wam spodobały, że coś tutaj przykuło Waszą uwagę. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. A może Wy już macie jakieś plany na 2024 rok? Z miłą chęcią poczytam o tym właśnie w komentarzach. Być może jakoś też się zainspirujemy, czy to Wy moimi planami, czy to ja Waszymi. I wspólnie zmotywujemy się do dalszych działań, do spełniania naszych marzeń, bo pamiętajcie, że marzenia się spełnia, a nie się same spełniają. Nigdy nic nie przychodzi od tak, nie ma, że się udało, tylko że do tego zapracowaliśmy na to, doszliśmy do tego samodzielnie albo z czyjąś pomocą, ale to my jesteśmy tutaj tą osobą sprawczą. I to od nas zależy, jak ten 2024 rok będzie przebiegał. Wszystko tak naprawdę zależy od nas, a ten nowy rok daje nam taką siłę i motywację. Potem, wiadomo, będzie trochę trudniej, ale wydaje mi się, że te wypracowane po nowym roku nawyki mogą później pod koniec tego roku zaowocować i że to będzie naprawdę cudowny rok. Trzymam kciuki za to, żeby był taki dla mnie i dla Was i żeby ogólnie to wszystko bardzo dobrze się układało, żeby na świecie było troszeczkę chociaż lepiej. Dzięki wielkie za oglądanie. To już ostatni film w tym roku. No i widzimy się w przyszłym. Cześć!